Muzyczna jedynka w naszym studiu. Dzisiaj absolutnie wyjątkowy gość, proszę państwa, w muzycznej jedynce Krzysztof Krawczyk. Dzień dobry. Dzień dobry, miło mi. Bardzo się cieszę, że dzisiaj w naszym studiu, to w związku z płytą, premiera płyty dokładnie dzisiaj. Krzysztof Krawczyk, Teraz mnie po miłości kres. Piosenki Leonarda Cohena. Ja tak liczyłam, to jest 40. solowa płyta, dobrze policzyłam? Ja nie wiem, ja się wstydzę powiedzieć, bo ja się zagubiłam. Bym powiedział, że jest ponad 100. Ja się zagubiłam, bo tych płyt jest naprawdę tak, dużo. Ktoś nie ma w tym kolęd, coś takiego, nie ma... ale to nie ma znaczenia, która. Każda jest jakimś tak jak dzieciak wypuszczony na podwórko po raz pierwszy, chce coś przeżyć. To jest ważne, każda płyta. Jak dzieciak, czyli najpierw taki dopieszczony, później wypuszczony w świat. To dzisiaj jest ten taki moment, kiedy ta płyta w świat wychodzi. Tak, ważne, żeby nie był rozpieszczony do końca i żeby balon pychy go nie unosił za wysoko, bo jak pęknie, to się spada i można sobie guzów ponabijać. Ta płyta jest wyjątkowa. To jest pierwsza płyta w mojej karierze, do których nie mam pretensji. Nie mam do niej pretensji. Po tych przeszło 100 płytach? Tańcz mnie do po miłości kres. Dance me to the end of love. No właśnie, bo to są piosenki Leonarda Cohena. Tak. Leonard i ja jesteśmy w dwóch różnych światach. Oczywiście tu mamy światowy poziom, tutaj ale nieco ja tak właśnie inny. Muszę powiedzieć, że przed tą naszą rozmową ja tak zastanawiałam się, jakie są podobieństwa między Krzysztofem Krawczykiem, między Leonardem Cohenem. No i właściwie dwie różne osobowości, zupełnie inne starty. Krzysztof Krawczyk zaczęło się od wielkiego sukcesu i zespół Truba Duży na początek. No i potem właściwie wielka kariera przez kolejne dekady. Leonard Cohen trafił do muzyki tak trochę z przypadku, bo najpierw chciał być pisarzem, literatem, dostał nagrodę i tak podobno przez przypadek później jego piosenka stała się przebojem. To, co zrobił Leonard, jest nie do przecenienia, jest, nie chcę tutaj używać jakichś słów, jest to człowiek, który najlepiej napisał i zaśpiewał o miłości. I'm your man. W tłumaczeniu jestem twój, I'm yours, tak? Jest to jest piosenka, która tę płytę wiele, otwiera. Tak, wiele nas jednak łączy. Chodzi o życiorysy, że oboje byliśmy uderzeni przez życie rozpaczą, stratami bliskich osób. Włóczymy się po świecie, podróżujemy dużo. Jesteśmy bardzo emocjonalni. To, co on, ja widziałem koncert jego i telewizyjny, i żywy, koncert na żywo. Bez znajomości języka angielskiego jest czasami ciężko go zrozumieć, ale znam ludzi, którzy nie znają angielskiego i kupowali bilety na jego koncerty. Ale to, co zrobi, ja nie chciałem nagrywać Cohena. Jak to się stało? Jak to się stało, że ta płyta powstała? Po prostu Andrzej Kosmala, mój menadżer, przyszedł z tym pomysłem już ładnych parę lat temu. Ja ciągle to odsuwałem od ciebie. Powiedziałem, że ja nie mam tego zacięcia. A on mówi, to nie o to chodzi, to trzeba sercem wszystko zaśpiewać. To nie o to chodzi. Ale pokażę ci teksty świętej pamięci Zębatego Maćka. I tutaj mnie to powaliło po prostu. Te tłumaczenia, sposób, w jaki sposób on to przetłumaczył, właśnie taki eklektyczny w cudzysłowie. I eklektykę jego też bardzo dobrą w stylu muzycznym. I to wszystko razem. Nagle po przeczytaniu tych tekstów ja powiedziałem, to jest coś zupełnie innego, to jest coś wybitnego, coś, czego popowy piosenkarz właściwie nie powinien ruszać, bo się strasznie dużo jest ryzyko, że nie podoba. Dlaczego? Okazało się, że ja nie zrobiłem, żaden cover nie powstał. Ja nie słuchałem nikogo oprócz Comeback Cohena. Śpiewali wszyscy, i wielcy, i mali, i w Polsce, i za granicą. Ja po śladach wokalnych, które mi nagrał mój producent Rysio Kniat, a oprawił to muzycznie Wiesiu Wolnik z Poznania, bardzo też oryginalny sposób. Ja w ogóle tej piosenki nie próbowałem. Nikt mi nie krzyknął zza szyby, na przykład kłamiesz, bo czasami tak jest, więc ja wtedy musiałem udawać prawdę przy innych płytach czasami. Ale ta płyta, nie można było inaczej tego podać. Czyli tak naprawdę to jest przefiltrowane przez samego siebie. Dokładnie, a te emocje się wylały jak wodospad po prostu ze mnie. To była płyta, którą w ogóle nie ćwiczyłem. Tam nie ma zadań wokalnych.
Tam jest tylko jedno zdanie, zaśpiewać prawdy kawałek. Ja myślę, że ja się stałem mądrzejszy po tej płycie. Mógłbym o niej bardzo długo mówić i o nim i o moim wrażeniu. Myślę, że odnosząc się do Boga, do absolutu, on buddystą. No właśnie, bo on mówi, że takie przeszedł, tak, takie. Ale tutaj nas łączy ta bojaźń do absolutu, taka w dobrym tego słowa znaczeniu. Śpiewał o Chrystusie bardzo odważnie, bardzo po prostu. Śpiewał o różnych rzeczach. Czasami jestem trochę ironii, czasami takiej niepoważnej, takiej zabawy nawet, ale we wszystkim jest jakieś przesłanie. Tak jak w rapowej muzyce, że ona więcej czasami opowiada niż piosenka, dlatego, że może dużo dobrych treści powiedzieć. Mimo, że nie jestem rapowcem, to wiem na ten temat dosyć sporo. Może to wynika z tego właśnie, że on zaczynał od literatury. Z pewnością przygotowanie jego intelektualne, jeśli chodzi o słowo, jest przeogromne. Ale też przeżycia jego odbijają się w każdym dźwięku, który śpiewa. I to w różnych stylach, bo tam jest i żydowskie, i greckie, i kantrowe, i popowe, i no, ale z drugiej strony bardzo spójne. Bardzo tak, to jest spójne, bo zawsze to jest Leonard Cohen. Nieporównywalne bardzo z nikim, z niczym, ponieważ ten most, który mnie się udało w tej płycie zaśpiewać, piosenki Cohena z tekstem Zębatego, ale śpiewa Krzysztof Krawczyk. No właśnie, i to bo nie słychać. Możemy powiedzieć, że to jest słychać. Piosenka z coverami. Nie, zupełnie nie. Opracowania muzyczne, czyli aranże są tak napisane mądrze przez wielkiego fana Wiesia Wolnika, też z Poznania, że nas czterech muszkieterów przeżywają. Ja, mój menadżer, producent i ten właśnie, który oprawia to muzycznie i muzycy, którzy brali w tym udział. To wszystko przy nagraniu tej piosenki zabrzmiało tak, jak powiedział to mój kardiolog. No właśnie, bo on jest pierwszym słuchaczem, pierwszym recenzentem. Tak. Powiedział, że wyciąłeś sobie serce i położyłeś na pulpicie. Tutaj nic więcej, nic dodać, nic ująć. I naprawdę jestem bardzo, mam dużą satysfakcję z tego, że dałem się do tego przekonać i że to wyszło tak prawdziwie, tak po prostu, tak jak czuję moje serce, że powinno być to zrobione. Autentycznie. Bardzo podobnie do tego, co śpiewa Leonard. Różny sposób, różnym dźwiękiem, różną barwą, ale też słychać w głosie przeżyte emocje. I opowiadane historie, bo z i tym te emocje się wiążą. Historie, oczywiście, bo są historie, które ten sam lekarz, Leszek Markuszewski, profesor, powiedział, no myśmy niektóre z tych piosenek już na studiach śpiewaliśmy. No po tak. Tłumaczeniu Zębatego. Zębatego. Tak, więc no, pomysły przedziwne. No pomysł na piosenkę o miłości takiej drugiej chyba nie ma, bo jestem twój. On mówi o tym, że mógłby dla niej być bokserem, ojcem dziecka, mógłby tolerować to, że ona pracowała na ulicy. Wszystko, właściwie takie piosenki o miłości, ja jeszcze nie słyszałem, że ktokolwiek zaśpiewał. Tak bardzo kochał tą swoją partnerkę w tej piosence. Nie jest wykluczone, że przeżył to naprawdę. A jak wybór? Bo to jest 12 piosenek. No, tych piosenek Cohena jest znacznie więcej. Jak wyglądał ten wybór? Mówię, nas czterech, nas siedzi, to jest taka ta grupa, którą poznańska, którą my siadamy i dokonaliśmy takiego, a nie innego wyboru. Po prostu wiedzieliśmy, która piosenka jest w zasięgu mojej wrażliwości, i bo to romantyka, też trzeba powiedzieć, ogromna w tekstach i w melodiach, i która zwyczajnie przemawia do mnie. Bo tak się piosenki nagrywa. Nie nagrywa się piosenek, które ktoś mówi, musisz to zaśpiewać, bo to, będzie tamto. Nie, ja już jestem w tym wieku, w takim etapie, że nic nie muszę. Ja, jeżeli to śpiewałem, ja nie muszę. Ja muszę być dobry na koncercie, muszę rozbawić ludzi, muszą wyjść zadowoleni, wzruszeni. To jest moje zadanie jako artysty estradowego. A tutaj to nie jest typowa sztuka estradowa z tym Cohenem. Mieliśmy w Częstochowie niedawno premierę piosenki właśnie Jestem Twój i nadzwyczaj ciepło przyjęty. Ja byłem zaskoczony, w ogóle nie chciałem tego robić, ale namówili mnie koledzy, żeby to zaśpiewać. Cieszę się, że dane mi było to, mimo że cały tłum nagrał te piosenki, to udało mi się, mogę powiedzieć z całym
odpowiedzialnością. To jest Krzysztof Krawczyk, ale jest nie trochę inny, ale inny zupełnie. To co teraz będzie najtrudniejsze? Występowanie i śpiewanie tych piosenek? Mój recital składa się z piosenek z różnego okresu mojego życia. W tej chwili mam jedną piosenkę w repertuarze, bo dopiero teraz wychodzi płyta. I wszystko zależy od tego, jak ta płyta na antenie różnych radiostacji i w krytyce różnych recenzentów muzycznych, płytowych wypadnie. I wtedy będziemy wiedzieć, już wiemy, że są osoby znaczne w Polsce, które chcą sfilmować tą pracę nad tą, tak jak to kiedyś zrobił Paul McCartney bardzo pięknie, takim czarno-białym układzie, ale bez żadnej fabuły, tylko po prostu praca nad tymi piosenkami i zaśpiewanie ich po prostu na żywo jeszcze raz z udziałem muzyków również cały czas na żywo. To jest trudne zadanie, ale to by była bardzo dobra moim zdaniem rzecz, która by tą płytę pokazała, przybliżyła ludziom. No to w takim razie czekamy. Na koncertach tylko jedna piosenka na razie? Na razie tylko jedna piosenka, bo to jest singiel, który... Promuje całą płytę. No ale teraz już od dzisiaj mamy płytę. Także teraz... Tak, wy państwo macie płytę i być może o 27 to kiedy będzie? To dzisiaj. Dzisiaj, bo Matko Święta, nawet nie jest 27. No tak, to on powinien już być w sklepach, ten album. Rzeczywiście. Także proszę państwa, no to odsyłamy teraz do sklepów. Krzysztof Krawczyk, Tańcz mnie po miłości, kres. Piosenki Leonarda Cohena, jak słyszeliśmy, Krzysztof Krawczyk nareszcie zadowolony z tego, co nagrał. Rzeczywiście. Nie to, żebym chciał bez przerwy jej słuchać, tak jak czasami to było z utworami Presleya po polsku, że Presley nam wszedł w krew dużo wcześniej. Ale teraz wydarzyło się zupełnie co innego. On sięgnął po prostu głęboko do mojego serca. Jestem tym bardzo zbudowany. Oni mówią, studiuję jeszcze taki żart, bo ty, Krzysiek, to tak brzmisz, jakbyś za dużo relanium wziął uspokajającego środka, bo ja jestem człowiek rytmu raczej. Starym takim rock'n'rollowo-popowym śpiewakiem. Ale to... Ja śpiewałem poetów Młodej Polski, a miałem takie zamachy na to, ale nigdy nie śpiewałem tak prawdziwych piosenek. Krzysztof Krawczyk, dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję.